dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. I tutaj obejmie około 25 osób i te osoby będą miały szkolenia, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, sfinansowanie składki, zaświadczenia lekarskie, wizyty między innymi tutaj u fryzjera, umowy o pracę z asystentem rodziny, umowy stażowe. Ulica do fryzjera. Także tutaj chodzi, bo problemem jest bezrobocie, ludzie trwale bezrobotni, nieaktywni zawodowo, żeby ich po prostu z tego niebytu wyciągnąć i Unia Europejska, ten kapitał ludzki właśnie takie działania wspiera. I tutaj nasz Gminny Ośrodek Pomocy takie po prostu szkolenie zrealizuje. I na to pozyskana kwota 228,756 groszy. Następnie mamy, proszę Państwa, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mola Krzysztofowska w 2013 roku. Tutaj, proszę Państwa, mamy 92 wnioski osób o usunięcie azbestu. To jest azbest, który został zdjęty z dachu, jest tam składowany gdzieś na posesji. Jest tego około 213 ton. I teraz z uwagi na te wymogi, nie może to zrobić sama osoba, tylko musi to zrobić wyspecjalizowana firma i ten azbest przewieźć na wskazane wysypisko. I tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska idzie z bardzo dużą pomocą, bo tylko po stronie gminy wkład własny to jest 1%, to jest kwota 1708 zł, natomiast dotacja to jest 169 138 zł. I całość zadania, czy całkowita wartość zadania to jest 170 846 zł. Także na dzisiaj 92 osoby złożyły i 213 ton. Teraz jeśli będzie podjęta ta uchwała, to już z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oni podejmą decyzję, podpiszemy umowę i od tego momentu po prostu firma wyłoniona w przetargu przyjedzie na posesję, tylko trzeba jakby udostępnić wjazd. Ten azbest zabierze się w sposób profesjonalny, go zafoliuje i tak dalej i zawiezie na wysypisko śmieci. Nie pierwsze lepsze, tylko też, które ma tam uprawnienia do przyjmowania azbestu. Więc tutaj pieniążki z trzech źródeł. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 110 tysięcy, aktywizacja społeczno-zawodowa z kapitału ludzkiego 228,756 i 169 138 zł na usuwanie azbestu. Dalej, proszę Państwa, zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne. I tutaj mamy dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień budowa drogi powiatowej Ważniewice Bukowa 198 566 zł 83 grosze. Tamta uchwała, proszę Państwa, była intencyjna, bo takie są procedury. Najpierw Rada Gminy wyraża wolę pomocy, a w uchwale budżetowej mamy już do czynienia z konkretnymi zapisami, jeśli chodzi o pieniążki. W następnej kolejności, proszę Państwa, mamy dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień. Podobna podstawa prawna, wykonanie robót w miejscowości Obrzędu 24 tysiące, to co Pan Wójt przed chwilą o tym wspominał. Dalej mamy, proszę Państwa, budowa mostu w miejscowości Radziątków 40 tysięcy i tutaj po tych ostatnich opadach okazało się, że ten most jest tam w złym stanie i na ten moment za te 40 tysięcy zrobiłby dokumentację, z tym, że czas wykonania tej dokumentacji będzie dość długi, bo potrzeba różnych opinii, różnych projektantów, instytucji i tak dalej. I tutaj po prostu w tych pieniądzach na ten moment wykonałby taki po prostu uproszczony przejazd, natomiast ta dokumentacja by trwała. Myślę, że szerzej po omówieniu uchwały w całości Pan Wójt na ten temat zabierze zdanie. Sądzę, że będą pytania.
po 40 tysięcy. Dalej mamy, proszę Państwa, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poraj. 299 400 zł, w tym jest to 110 400, które żeśmy uzyskali. I tutaj zachodzi obawa, że tych pieniędzy będzie mało, ale zobaczymy po przetargu, o jaką kwotę się będzie rozchodzić i no jest pewne, że po prostu w budżecie te pieniążki znajdziemy. Natomiast, proszę Państwa, no, z budżetem jest tak, że dopóki skarbnik może, no to szuka, a jak już nie będzie znaleźć, to wtedy powiem tak, no, że nasza twórczość się tutaj skończy. Okulary wchodzą. Jeszcze skarbnik okulary, jak założę, to znajdzie. Jest widzenie, może coś dalej będzie. Sytuacja w budżecie jest dynamiczna, jest to, proszę Państwa, no, po prostu dzisiaj jest taka potrzeba, wychodzimy jej naprzeciw. Natomiast to będzie dalej zobaczone. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup urządzenia do odczytu wody, tak zwany PSION. Tutaj chodzi o to, o zakup tego komputera, z którym wchodzi pracownik i czytuje po prostu, odczytuje liczniki, drukuje faktury i tak dalej. Chodzi o to, żeby on był nowej generacji, bo tą wodę jakby mamy w innych programach, a chodzi o to, żeby woda chodziła na programach Groszka i wtedy po prostu podatki, wodę, śmieci będziemy mieli w jednym programie komputerowym, co nam pozwoli wdrożyć w gminie tak zwane e-podatki, a więc udostępnimy ludziom, mieszkańcom, podatnikom dostęp do tych danych w systemach komputerowych i z poziomu tam swojego komputera w domu będzie mógł dokonać na przykład płatności, czy podejrzeć ile ma zadłużenia, czy ile ma do po prostu zapłaty. To będzie na podstawie tam odrębnych kont, każdy dostanie. Na stronie internetowej będzie zakładka, gdzie się można zalogować, wypełnić, że się chce z takiego udogodnienia korzystać. Tylko warunek jest jeden, żeby po prostu gmina miała jeden system informatyczny od jednego po prostu producenta i wtedy ta usługa będzie możliwa. Stąd konieczność zakupu między innymi tego urządzenia, które pozwoli no właśnie spełnić te warunki. Dalej mam, proszę Państwa, zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne, system rejestracji audiowizualnej obrad Rady Gminy, zakończenie zadania. Tutaj mieliśmy 30 tysięcy na te urządzenia. Natomiast z uwagi na to, że nie była kupiona kamera obrotowa i udało się pewne rzeczy kupić taniej, to kosztowało to w okolicach 17 tysięcy złotych. Stąd 12,5 tysiąca jest zaoszczędzone. I budowa drogi w miejscowości Okrzężu. Projekt 24 tysiące. Kiedyś to było nasze zadanie, więc to nasze zadanie likwidujemy, a te pieniążki tutaj na pomoc starostwa. I zwiększenia w planie wydatków bieżących, bo w tej chwili mówiłem o wydatkach inwestycyjnych, zarówno o zwiększeniu, jak i zmniejszeniu, jak teraz mówię o wydatkach bieżących. I tutaj po stronie wydatków wprowadzamy realizacja przez GOPS projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki 711, aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztoforska 220 856 zł 46 groszy. I drugie zadanie, usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoforska w 2013 roku 170 846 zł. To jest 17708 169 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Dalej mamy, proszę Państwa, zmniejszenia w planie wydatków bieżących. Dotyczą zakup usług remontowych drogi 330 tysięcy i dzisiaj stan jest taki, że była podpisana umowa na łatanie tym beczerem na 83 tysiące i jeszcze zostawimy tam około 60 tysięcy, żeby dokończyć, bo nie wszystkie drogi udało się zrobić i resztę tych pieniążków na ten moment dajemy właśnie na tą drogę starostwu Parzniewice-Bukowa na Poraj. I mamy 490 tysięcy, to co było przewidziane na porozumienie z panem Gajdem, do tej chwili w zawieszeniu ewentualnie
do dyspozycji to, co Pan Wójt tutaj wspominał, że spróbujemy zrobić no, takie rozwiązanie, że spróbujemy te drogi w tym roku zamknąć. Ale to jakby jest jeszcze w fazie uzgodnień. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup materiałów i wyposażenia. To nasze 1708 zł, które jest wkładem do tego wojewódzkiego funduszu na ten azbest. To wzięliśmy po prostu tam z gminnego pieniądze, z gminnego funduszu ochrony środowiska. No, były na paragrafie wydane. I kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych to 98,566,83. To, co Pani tutaj Przewodnicząca Komisji Budżetu pytała, skąd to pieniądze. To właśnie tak jak przedtem tłumaczyłem, 200 tysięcy mieliśmy na odszkodowania za wywłaszczone działki. Na ten moment jest wykorzystane 32 tysiące i to 98 tysięcy na dołożenie do tych 100 tysięcy na tą drogę powiatową weźmiemy stamtąd, więc tam nam zostanie około 70-80 tysięcy. Miejmy nadzieję, że po prostu na te odszkodowania starczy. I dalej mamy, proszę Państwa, środki w kwocie 25,910,54 zł. Przenosi się z paragrafu 3110 na paragraf 319 z przeznaczeniem na realizację projektu 711 aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztofowska w ramach układu własnego. Bo to duże zadanie właśnie, te szkolenia dla tych bezrobotnych, również gmina, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25 910 zł dołoży ze swoje pieniędzy. I po tych zmianach, proszę Państwa, dochody budżetu zamkną się kwotą 37 782 269 zł i 38 groszy. Po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 41 594 1386,62 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny. Mam pytanie odnośnie tej kwoty 13 500. Kiedy ruszy cały ten program, te podatki, jeśli chodzi o gminę? Jeśli chodzi, to znaczy, proszę Państwa, były różne systemy informatyczne i chodzi o to, że na przykład tego pana przysłowiowego Kowalskiego mieliśmy w różnych bazach. I dzisiaj chcemy spowodować, żeby ten pan Kowalski był w jednym miejscu, w jednej bazie. Mimo, że ma tam za wodę, za śmieci, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, to żeby raz tylko występował w gminie, a widać go było na tych wszystkich po prostu podatkach. I dzisiaj ta woda jest w innym programie, stąd mimo, że go mamy jednego, to jego tej wody nie widać, bo to jest program, można powiedzieć, pod DOS-em napisany, a dzisiaj wszystkie programy funkcjonują pod Windowsem. I również ten Psion, który chcemy zakupić, jest pod DOS-em, a musi być pod Windowsem, żeby była ta jedna jakby no platforma informatyczna jednorodna po prostu. I to jest, myślę, że do końca roku to powinno chodzić, bo ta woda, uporządkowanie tej bazy nam zajmie około 2-3 miesięcy. Czyli w tej chwili to, co kupujemy za te 13 tysięcy, to będzie się łączyć z tym, żeby Urząd Gminy Teoretycznie widział wszystko, tak? Tak. Żeby wszystko było, powiedzmy, wszystkie zobowiązania. W jednym, powiedzmy, w danym programie. Jedno nazwisko. Jeden tego program tego. Ale ja się pytałem, kiedy ruszy to te podatki, że każdy będzie sobie mógł wejść, bo to takie słowa były, że to jest wszystko po co przygotowane, że ruszamy z tym programem. Nie, no więc. Bo chodzi o to, żeby od razu udostępnić i podatki, a więc rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, ale żeby to zrobić, to również i od razu trzeba zrobić po prostu wodę. No ja to rozumiem. Wszystko, to, wszystko, tak jak powiedziałem, no to jest do końca roku powinno. Teoretycznie po nowym roku wchodząc w komputer, jeśli się zaloguje, powinien sobie obejrzeć. Proszę. Tak. Proszę Państwa, to będzie zakładka, jest takie założenie, że pisze się swoje dane i tak dalej. My to tutaj odczytamy, bo to się prześle do urzędu, my to odczytamy i ten człowiek dla weryfikacji musi się tutaj zgłosić. My z dowodem osobistym sprawdzimy, że to jest ten właściwy człowiek i go po prostu udostępnimy mu
dostęp do naszej bazy. Natomiast dzisiaj do tej pory była taka sytuacja, że na przykład w podatkach dane nazwisko na przykład wystąpiło ileś tam razy, bo ktoś wpisał na przykład ulicę w skrócie, bez ulicy, bez numeru, albo tam imienia ojca i tak dalej. Na przykład podatki są już uporządkowane i mamy, każdy tylko występuje raz. Grunty przypisane i tak dalej, bo miałbym działkę pod adresem tu, pod adresem gdzieś tam i dzisiaj tą pracę musimy wykonać z wodą. Z tym, że żeby z tą wodą ruszyć, to musi być to urządzenie i inny system informatyczny. Nie DOS, tylko po prostu Windows. Jeśli to uporządkujemy, to będziemy mieli tylko raz to nazwisko z tymi wszystkimi tutaj należnościami. I wtedy myślę, że to do końca roku po prostu ruszy. Teraz jeśli chodzi o płatność, to są jakby dwie sytuacje, że możemy sobie podejrzeć, wpisać te swoje dane, jak ktoś ma konto internetowe, to sobie przypisze te konta z urzędu, bo każdy ten podatek dostanie swoje konto. To jest jedno rozwiązanie poprzez swój bank i drugie rozwiązanie proponowane, które być może będzie droższe, że z poziomu, tam jak się wejdzie oglądać te podatki, tam można będzie kliknąć i od razu ta płatność się dokona, z tym, że no, na dzisiaj taką usługę wykonuje KIR, to jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, ona chce za to 2 zł. Tu PKO było na rozmowach, powiedzieli, że może to zrobią taniej. Ale zobaczymy po prostu. Będą dwie możliwości. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli chodzi na przykład o te nazwy, żeśmy dostali te pieniądze i chwała, żeśmy dostali, że też zacznie być zbierane. W tej chwili są tam 93 wnioski złożone. Też nie zapisałem. 92 wnioski. Jeśli by się okazało, że teoretycznie tak tych pieniędzy zostanie, powiedzmy, na realizację tego zadania, czy wpływające w tej chwili jakieś nowe wnioski o osób będą uwzględnione w tym programie, czy już nie? Proszę Państwa, bo to jest dotacja i my dzisiaj pisząc wniosek, to są pod konkretne po prostu dane, bo również jeśli te pieniążki dostaniemy, to później musimy się ściśle z nich rozliczyć. Także jeśli ktoś złoży po tym terminie, jeśli nadal Wojewódzki Fundusz będzie dawał, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zabrać kolejną pulę osób i wystąpić o takie po prostu dofinansowanie. Proszę bardzo, pani. Znaczy ja tu odnośnie tego, jak tu pan skarbnik powiedział, budowa mostu w miejscowości Radzionków, ja bym prosiła pana wójta o jakąś szerszą wypowiedź, bo myśmy raz z komisją byli. No i stwierdziliśmy, że jednak budowa nie warto, tylko naprawa, co pan tutaj nam powiedział na to. Proszę Państwa, z przyjemnością bym wziął pod uwagę Wasze zdanie, ale z przykrością muszę stwierdzić, że no niestety nie macie Państwo uprawnień w tym kierunku. Ja osobiście też nie mam uprawnień, żeby decydować, czy most należy budować, czy remontować. W tym zakresie musi się wypowiedzieć osoba z uprawnieniami, konkretnie budowlaniec, który posiada takie uprawnienia swojej umiejętności dotyczące konstrukcji mostu. Jak Państwo byliście na miejscu, widzieliście zapewne znaki stojące, znaki zakazujące przejazdu. I to oczywiście nie wzięło się z mojej decyzji, tylko najpierw zakazało. Krótko mówiąc, na ten moment most jest zamknięty, a to wynika z opinii budowlańca, który definitywnie, jednoznacznie stwierdził, że most nie nadaje się w żadnym wypadku do remontu. Ja tam byłem osobiście również z innym fachowcem, który to potwierdził, a my jako laicy, nie znający się na tych tematach, żebyśmy się przekonali, to wystarczyło tylko spojrzeć na te trzy przepusty od wewnątrz, gdzie cała konstrukcja metalowa jest na zewnątrz. Czyli niestety te betony są już do wymiany. Oczywiście to jest opinia wstępna i najprawdopodobniej tutaj, drodzy Państwo, nie zdobędziemy zgody budowlańca, bo ktoś się musi pod tym podpisać. Proszę Państwa, i pani za to odpowiedzialny.
i to może być tylko budowlaniec. Także trzeba już dzisiaj przyjąć, że niestety musimy ten most przebudowywać. Nikt się nie zgodzi na remont. Zresztą no, on nie chce się tutaj dalej rozwijać, w każdym razie musimy się oprzeć na fachowcach. I teraz w ramach tej kwoty, którą tu chcemy przeznaczyć, również trzeba będzie wykonać tak zwany brudak. Bo trzeba się liczyć z tym, że niestety budowa tego mostu łącznie z projektem, łącznie z opracowaniem różnych dokumentów, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, opracowanie tak zwanego operatu wodno-prawnego, to będzie trwać około 2 lat. I nie ma siły, żeby, drodzy Państwo, zrobić to wcześniej. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę również, wyobrazić, jak się buduje most. Bo można dwa sposoby, tak? W ten sposób, że woda płynie, a my budujemy. No to w takim wariancie trzeba po prostu stworzyć sztuczne koryto na czas budowy. Trzeba po prostu trafić w taką pogodę, gdzie te ulewy są jak najniższe. Lub drugie rozwiązanie, i tu takie rozwiązanie mi proponował ten architekt, żeby nie robić kilku przepustów na rzece, tylko zrobić jedno załamanie nad całą szerokością. Tak, żeby przyczółki budować na skarpa i wówczas nie trzeba robić jakiś tam sztuczny obejść. I co jeszcze więcej mogę tutaj powiedzieć? Przede wszystkim ten most budowany w latach 70. on był zaporą sam dla siebie. Bo właśnie miał te 3 przepusty, które się z sobą stykały i to była ta zapora, różnego rodzaju zanieczyszczenia, gałęzie powodowały, że ta woda niestety miała, wywierała większy nacisk, a przy dużych ulewach to nawet poszła górą. Także tutaj to rozwiązanie bez przepustu, tylko jedno na całej szerokości koryta będzie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia eksploatacji, bo wówczas ten przepływ pod mostem nie będzie w żaden sposób tamowany. I oczywiście jeszcze 2 zdania odnośnie tego brudaka, bo proszę Państwa, żeby tutaj znowu nie wyciągnąć wniosku, to zróbmy brudak i już będzie ok. Brudak jest to, to będzie takie położenie płyt przez rzekę. Droga z boku, woda oczywiście będzie sobie przepływać po tych płytach, no ale można przejechać. I to jest rozwiązanie właśnie, które musimy zastosować w związku z budową tego mostu. Także reasumując, trzeba, nie może to być oczywiście, ten brudak nie może funkcjonować w nieskończoność, bo takie zdania też się tutaj pojawiały, to zróbmy ten brudak za 10-15 tysięcy i to będzie mieszkańcom służyło. No nie do końca, bo tam będzie można przez ten brudak przejeżdżać tylko maszynami rolniczymi, natomiast osobowym, no to w zależności od ilości wody. Od ilości... Pani Przewodnicząca, zgadza się, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że 90% mieszkańców Radziątkowa no z tych pól za mostem żyje. Dzisiaj jest objazd 5-kilometrowy i druga sprawa jest jeszcze taka, to nie jest tak, że możemy temat zlekceważyć, bo ten most jest w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. I teraz ja, proszę Państwa, tutaj, żeby już pójść dalej, no bo już mam szczegóły w tym temacie, żeby uprościć, przyspieszyć tą procedurę, to będę próbował to jeszcze i może uprościć i zmniejszyć koszty, bo nie chcę tutaj strzelać, ale to trzeba przewidywać, że przebudowa, budowa takiego mostu, no około 800 tysięcy złotych. To jest temat na 2 lata do przodu. I ja będę chciał tutaj uzyskać pozwolenie na budowę poprzez zalecenie nadzoru budowlanego i w ten sposób moglibyśmy ograniczyć te wydatki na te różnego rodzaju dokumenty
związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, bo wówczas takie pozwolenie by wydał w formie nakazu nadzór budowlany, który przyjedzie, po prostu ja wymuszę kontrolę, przyjeżdża nadzór, stwierdza, że most kwalifikuje się do rozbiórki i nakłada na nas obowiązek wybudowania nowego mostu, być może wyremontowania, ale to raczej mało prawdopodobne. I wtedy byśmy, że tak powiem, wiele tych dokumentów, tej procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego uniknęli. Ale czy to się uda, to dopiero zobaczymy na etapie realizacji. W każdym bądź razie najpierw te pieniądze będą przekazane na wykonanie Brudaka i to oczywiście wykonamy przy swoich możliwościach. Oczywiście trzeba kupić takie płyty, jakieś tam płyty też mamy do dyspozycji. Trzeba oczywiście oznakować tą drogę, ewentualnie użyczyć czy wydzierżawić grunt prywatny na tą doraźną drogę przez ten Brudak właśnie i oczywiście zlecić wykonanie projektu i proszę Państwa, to nie ma żartu, bo mamy obowiązek to wykonać. Radny Michał. To znaczy ja chciałem o tym moście powiedzieć, ale już Pan Wójt tak obszernie powiedział, że... To proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się tutaj odnieść, bo Pan Wójt omawiając budżet i omawiając drogi wspomniał o ulicy Letniej i zarzucił mi niegospodarność. Panie Wójcie. Ale Pani Przewodnicząca, kiedy ja Pani zarzuciłem niegospodarność? Możemy odsłuchać. Może. Że prosząc o naprawę ulicy Letniej, to jest wielka niegospodarność. Nie wiem, czemu Pan tak twierdzi, ale ja... Pani Przewodnicząca, ale jeszcze dokąd, raz powtórzę to samo, co powiedziałem kilka minut temu. Pani zwróciła się tutaj z prośbą, żeby również uwzględnić ulicę Letnią. Dokładnie. Oczywiście, że tak jest zasadne, tylko trzeba pamiętać o tym, że w tej drodze jest zaplanowana, zaprojektowana kanalizacja. I teraz wykonywanie nakładki w tym momencie byłoby niegospodarnością. Dobrze. Także to jest taka moja myśl, ponieważ no wiadomo, gdybyśmy teraz nakładkę w tym roku czy w przyszłym roku wykonali, a za rok ją rujnowali, to ktoś słusznie mógłby nam tą niegospodarność zarzucić. Dlatego tą drogę trzeba budować wspólnie z budową kanalizacji. Nie ma innego. Dziękuję za wyjaśnienie, ale ja chciałam dokończyć swoją myśl. Niegospodarność. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego rewitalizacja skwerku w Bogdanowie jest wykonana odwrotnie, bo najpierw jest skwerek, a potem będzie projekt na kanalizację ogólno, to znaczy deszczową. Tak samo Orlik, Wola Krzysztofowska i Dom Kultury. Także chodnik Bujny, gdzie kanalizacja teraz w Bujnach będzie i też będzie trzeba robić jakieś zmiany i tak dalej. Także Panie Wójcie, to nie tylko niegospodarczość. Ale to ja to odpowiem, Panie Przewodniczący, bardzo dobrze, że Pani to pytanie zadała. Ja wielokrotnie usiłuję Państwu wyjaśnić tą kwestię, bo oczywiście najprościej przy wykonywaniu inwestycji to mieć pieniądze na całość. Przykład osiedle. No oczywiście najlepiej byłoby osiedle budować za jednym zamachem i w przeciągu pół roku czasu. Jest to możliwe. I jest to możliwe. Pod warunkiem, że się ma pieniądze. A jak się tych pieniędzy nie ma, to trzeba po prostu inwestycje wykonywać na etap. No to może inny przykład Pani podam. Idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia budowy kanalizacji to jest zlecić cały projekt, który obejmuje budowę budowę nowoczesnej oczyszczalni w Woli Krzysztofowskiej i ponad 100 km sieci. Idealne by to było, prawda? Tylko na to trzeba mieć ponad 100 milionów złotych. No i teraz pytanie, czy czekamy aż zgromadzimy te 100 milionów złotych, czy robimy to etapami? Nie ma innego rozwiązania, ale już Pani odpowiada. Nie ma innego rozwiązania z punktu widzenia naszych możliwości finansowych. Bo oczekiwania społeczne i to, co trzeba zrobić w tej gminie, to jest potrzebne około 20-30 lat i pieniędzy 50 razy tyle. Te pieniądze kojarzymy każdego roku, także nie możemy.